Ponieważ Hiro został kundlem, to ja nie miałem wyjścia i musiałem zostać Buryn. I doszliśmy do takiego momentu, w którym postanowiliśmy jako ten kundel i Bury wspólnie pokazać takie rzeczy, które tworzymy, których nigdy nie pokazywaliśmy nikomu. No i to tak będzie, że będziemy trochę śpiewać, trochę grać, trochę nawet czytać Braille'em może. Dlatego ja rozepnę guzik na przykład. To już w ramach pokazywania oczywiście rzeczy, których nie pokazywałem. Ale to ja nie będę gorszy. W sumie mam fajną bluzę. Witamy bardzo serdecznie, Wrocław. My też. Część zgromadzonej publiczności historię naszą zna, nasze drogi się krzyżowały, zaczęły się w Warszawie krzyżować. Stworzyliśmy jedną wspólną piosenkę w zespole Mombasa, w którym przez chwilę graliśmy razem, który też nosił przez chwilę imię Lozdarcie. Ale i też piosenki z tego repertuaru się pewnie dzisiaj znajdą. Natomiast prosimy o dużą wyrozumiałość, bo my nie mamy planu kompletnie, żadnego. To znaczy, to się wszystko może wydarzyć po prostu. Chcesz zacząć? Nie, ponieważ w szyldzie jest kundel i Bury, to zaczyna kundel. Dobrze, więc ja zacznę. A candleberry żeście próbowali też? Candleberry. To z myślą o międzynarodowej karierze jest w planach. Znaczy, my generalnie właśnie, na tym polega ta subtelna różnica, że my nie jesteśmy candleberry, tylko jesteśmy candle and berry. To jest tak. Czyli jesteśmy kundel... End to jest najważniejsze. Kundel, tak, tu end jest rzeczywiście. Znaczy, jeszcze ważniejsza jest ta kropka nad end. Ale nie, tak, o kropce też myślałem. Tak. Ja też myślę o tym, żeby napisać piosenkę pod tytułem Stokrotka, ale to jakby... Dobrze. Ta piosenka nosi tytuł Zaszczuty i jest w pewnym sensie związana z tym, o czym teraz właśnie mówimy. Z tą kropką na ten. Będziemy trochę bluesować. Z miski mej, buty precz, z duszy mej, szczerze się, jeżę się, zębów piel, zakrwawi pierś. Czujecie mnie, wiążecie pysk. Cieszycie się, że ja zły pies. Że ja zły pies mam tępe kły i ugryźć chcę, gryzę się. Idźcie stąd. No poszli wąg. Zapach wasz, śmierci woń. Dalej nie, stójcie stop, pobłysną kły w ciemną noc. Czujecie mnie, wiążecie pysk. Cieszycie się, że ja zły pies. Że ja zły pies mam tępe kły i ugryźć chcę, gryzę się.
się, no choćbym zdech, spyska krew, z gardła strzep, zerwę się, no choćbym zdech, duszę się. Łańcuch pęk. Słychać nas w ogóle? Czy tak? Dobrze nas słychać? To super. Super? Cieszymy niezmiernie. Teraz ty? Nie, jeszcze jedną ty. Jeszcze ja jedną, dobrze. Dołyknę wody, bo będę to trochę gwizdał. Te piosenki, które tutaj gram, to są piosenki, które powstawały na przestrzeni mojego 40-letniego życia. I jakoś ostatnio je wygrzebałem z pamięci i one są w dużej mierze oparte na faktach autentycznych. Na faktach autentycznych. Teraz akurat możemy w przestrzeni medialnej dużo spotkać tych innych faktów. Też tak, tak właśnie. Jest... No, dlatego specjalnie to powiedziałem właśnie. I one są... Ja nie wiem, swoistą, czy nie chcę powiedzieć spowiedzią, ale, bo to za mocne, ale takim rodzajem pamiętnika i one są trochę ku przestrodze też, bo ja nie zawsze byłem grzecznym człowiekiem pracującym w mediach, w radio i sławiącym Pana i w ogóle, żeby to długa droga do tego była, trochę od dna. Ale ta piosenka akurat jest taka, no, taka może jeszcze nie dotykająca tego dna, tylko taka, no się tytuł Nic na siłę. Tam będzie można sobie pośpiewać takie bardzo prostą wokalizę o, także zachęcam. Ale proszę powtórzyć, bo już zapomniałem. Będzie można sobie pośpiewać taką prostą wokalizę o. Ale jeszcze raz tekst podaj. O. Najbardziej się boję, że nie pamiętam tego tekstu do końca. Ja ci podpowiem. Racją a prawdą, pomiędzy nami a Bogiem, od święta żyję w zgodzie, w niezgodzie zaś na co dzień. Wypijam co naważę, kolejne mosty palę i gonię własny ogon. Gonitwa jest nałogiem, żeby się tak nie chciało, jak się chce. Żeby się tak nie chciało, to może by się miało, żeby się tak nie chciało, jak się chce. Żeby się tak nie chciało, może by się dostało. Teraz. O. O. Ajajajaj. Aj, jeszcze ajajaj. Ajajajaj. I razem. O. Przypomnieć tylko zwrotkę. Pomiędzy niebem a morzem, pomiędzy górą a dołem, tak bardzo chcę rozwiązać związany koniec z końcem. Między zachodem a wschodem, pomiędzy horyzontem, z początku znów na koniec, a koniec jest początkiem. Żeby się tak nie chciało, jak się chce. Żeby się tak nie chciało, to może by się miało. Żeby się tak nie chciało, jak się chce. Żeby się tak nie chciało, to może by się miało.
teraz wszyscy. O, 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 o. Was, jeszcze raz. O, 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 o. O, o, o. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. O, 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 o. O, o, o. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Macie licencję na to, czy jakieś tam coś? Licencję? W sensie jest zarejestrowane, ale do użytku. Dziękuję bardzo, bo właśnie chciałem to wykorzystać. Dogadamy się. Jak będę już miał tekst pod tytułem o, to się do was zgłoszę. A potem drugi będzie ajajaj. To znaczy, ja to mogę, zawsze może być tak, że ja właśnie mogę to ze Śląska śpiewać, nie? Czyli mogę robić wo, 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 wo. A to też dobrze brzmi, tak. Teraz remik już. Tak. Chciałem czytać, ale najpierw zagram. Nie, czekaj. Emol. Oczywiście, że emol. Ulubiony emol. Poradzę sobie. Ponieważ Kundal jest takim typem Rolling Stone, no to ja, żeby jakoś się zmieścić, zaśpiewam mój największy hit, który jest największym moim hitem w mojej własnej ocenie, czyli pieśń Tułaczu. Nie tylko w twojej. A czy słychać tą gitarę w ogóle? Świateł, dekoracji, makijaży nie widzę. Wyciągniętej dłoni dotykam. Tak trudno iść, nie widząc drogi, a przecież idę. Co krok tęsknota, która nie chce odejść, znowu ją spotykam. Porządni prostytutki i złodzieje, nie wiem kto. Zamknij na chwilę oczy, zobaczysz, co się dzieje. Może usłyszysz. Jedną chwilę zatrzymaj się, posłuchaj mnie. Uśmiechem bez drwiny, dobrym słowem zauważ mnie, przytul mnie. Reszty nie trzeba, tylko żeby ktoś pokochał. Świry i normalni i ciągle to samo. Bezradność, obojętność i pogarda wciąż boli, więc na jedną chwilę zatrzymaj się, posłuchaj mnie. Uśmiechem bez drwiny, dobrym słowem zauważ mnie, przytul mnie. Tamten pociąg, dawno.
dawno już odjechał, mniejsza o to. I znowu dworzec, znowu na coś czekam, zresztą nie masz, żeby tylko tak pokochać. Teraz będę czytał, jak już powiedziałem, Braille'em. W ramach pokazywania tych skarbów, które zawsze ukrywaliśmy gdzieś po szufladach. Czyli w zasadzie jesteśmy tercetem, nie? Bo jesteś ty, ja i Braille. Postanowiłem ja kilka zapisków moich podzielić się nimi po prostu. Myślę, że można to nazwać zapiskami poetyckimi, wierszami niekoniecznie. No ale zapiski są i tak na, ponieważ to jest prapremiera, to kilka dosłownie, w dwóch, może trzech porcjach. Pierwsza porcyjka jest, zaczyna się od od tłumaczenia, o co właściwie mi chodzi. Wierszem i pozą, i tym, co wydarte, i tym, co wydzieram, co rodzę w trudzie, ja mówię, ja krzyczę, że jeszcze, bo jeszcze, że przecież nie koniec, więc idę, więc biegnę od końca do końca, uciekam i wracam, szukając początku. Drugi będzie nosił tytuł, już nosi ten tytuł. Jestem. No, ale muszę go znaleźć. Jestem drobiną wszechświata, krótkim wrażeniem. Elektrony, protony, atomy. Rozpadam się, spadam, na nowo układam. Moje śmierci i życia dzieją się bez reszty. Reszta mnie przekracza. Jak ten, co uczynił mnie, czyni ze swą resztą, drobiną wszechświata. Bezsenność. Rozpalona głowa wierci się na poduszce. Roziskrzone myśli wirują pod sufitem. Kłócą się, popychają, a potem godzą. I czuję, że wiem, wydaje mi się, że tak, rosnę. Spokojnie, ten balon nigdzie nie odleci. Rzeczą świtu jest go przekuć. Może znacie te stany. To na pewno zjednoczone. Jeszcze październikowa sobota. Życie jakby wolniej, trochę zimno, trochę pięknie, nieco nostalgicznie. I jest to, co najważniejsze, i cała reszta, i to, co chwilą jest, znaczy dobrze jest, jak być powinno. No to teraz przyszła pora na wspólny występik. Otóż historia tej piosenki jest taka, że nasz wspólny menadżer, który jest najwyższym w ogóle menadżerem menadżerów wszystkich,
inspiruje nas cały czas i zdarzyła się taka historia, że kiedyś, wiecie, to tak jest, że człowiek siedzi w domu, coś tam brzdąka na gitarze, wymyślił mu się refren, ale ciężko jest ze zwrotkami. I mnie się tak parę razy zdarzyło w życiu, że miałem refren i muzykę, ale te zwrotki cały czas, mówię, kurczę, no jakaś blokada taka. Ale tu wiem, że mam brata, który generalnie takich blokad nie miewa, a przynajmniej akurat nie miewa i wtedy, kiedy ja je miewam. I to, to jest odwrotnie, też działa. Tak, uzupełniamy się. No właśnie. No więc zadzwoniłem do Remika, mówię, słuchaj, mam taką piosenkę, wiesz, chodzi o taką i taką historię. Obaj ją dobrze znamy, w ogóle większość ludzi ją zna. I teraz ja mam refren tylko, żeby zwrotki tego napisać. I Remik mówi, no wiesz, tylko jak to ja, u mnie procesor powoli działa, także to wiesz, to potrwa, nie? Tak, daj mi trochę czasu, po czym za dwa dni ta piosenka już była gotowa. Także piosenka nosi tytuł Synek. Gotowy? Jej, synku. Ja, ci. Właśnie, chcę synek jak zawsze. Za daleko, mówił mi tata. A jeśli zdarzy się, że odejdziesz, to wtedy szybko wracaj. Nie odchodź za daleko, synku, by się nie zgubić. Gdy człowiek zbłądzi, nie jest mu lekko. Tak tata mówił. Zobacz, jak nisko upadłeś, już tylko pasiesz świnie. Wróć, synu marnotrawny, zanim niechybnie zginiesz. Lecz tego palca, co wciąż wskazuje, ja mam już dość. Biorę co moje, co się należy i zabieram się stąd. Przede mną świat stoi otworem, kusi, abym go zdobył. Pokażę światu, na co mnie stać i zgarnę wszystkie nagrody. Zobacz, jak nisko upadłeś, już tylko pasiesz świnie. Wróć, synu marnotrawny, zanim niechybnie zginiesz. I bury solo, proszę, można klaskać do rytmu. Solówek uczyłem się od Erika Claptona. Dobra, dobra, co z tymi klaskami? Gdzie jest rytm? Jesteśmy w rytmie, czy nie? Gdzie się podziały wszystkie pieniądze? Dlaczego jest coraz gorzej? Jestem na dechach, a świat się śmieje i chyba mi nie pomoże. Jeśli odejdziesz, to szybko wracaj. Coś mi się przypomina. Może bym wrócił do domu, lecz kto przejmie takiego syna? Zobacz, jak nisko upadłeś, już tylko pasiesz świnie. Wróć, synu marnotrawny, zanim niechybnie zginiesz. Zobacz, jak nisko upadłeś, już tylko pasiesz świnie. Wróć, synu marnotrawny, hej. Ojciec cię kocha nad życie. Yeah!
Historia robi się krótko, a cierpi się długo i nawet długim głosem. Tak. To tak właśnie jest. Dokładnie. Z tymi synkami to... Ja teraz, czy chcesz coś? Ja. Więc teraz, jak wspominałem, piosenki te są oparte na faktach. Moja droga... Ja cię kocham. Moja droga do tego miejsca, w którym jestem teraz, wiodła przez różne dziwne zakamarki życia, ciemne zaułki, niektóre bardzo ciemne. To jest piosenka, która opowiada o tym, dlaczego, jak to powiedzieć, dlaczego nie używam. Dlatego, że użyłem kiedyś raz i to się skończyło taką wizją, która skutecznie kazała mi przestać używać. Piosenka nosi bardzo znamienny tytuł. Zapach ziół ponosi winę tu. A propos dzisiaj? Z dedykacją dla policji. Z dedykacją dla policji, tak. Nie każdy powinien używać. To znaczy ja... No właśnie. Melodia ci się może wydać znajoma, Remiku, tak mi się wydaje. Ukradłem ją nam obu, ale to na potrzeby tej jednej piosenki musiałem. Jak się nazywa zakup bezgotówkowy. Mózg.
nareszcie staje przodem Winnetu. Na ten widok ciało przeszył mróz. To nie wódz, to mój własny trup. Noc przynosi zapach leśnych ziół, duchy przodków wschodzą z czarnych gór. W ciepłym tipi wśród włochatych skór spokojowej fajki dym. I buch, i buch, i buch, i buch, i buch, i buch. Także ostrożnie z zielarstwem, wiecie. Ja teraz... Tymianek, tak, oregano, to owszem. Prowansalskie. No, prowansalskie. Ale nie wiem, czy mięta, bo wiesz, z tą miętą to wiesz. Bo... Dziurawiec jest już w Unii Europejskiej źle widziany. Bo słuchajcie, ten, bo pan... Nie, podobno, podobno niweluje działanie pigułek antykoncepcyjnych, dlatego. Natomiast kontynuując temat sprzed chwili, choć w tym wypadku nie chodzi o substancje psychoaktywne, ja przeczytam o klatce. Czy ten zapisek nosi tytuł Klatka. Dziwne miewa się myśli pośród gumowych ścian i drzwi bez klamek, gdy oni, jak zwykle, nic nie rozumieją, a nawet nie zauważają tych ścian ani drzwi. Niespokojne serce każe biec. Jeszcze raz pochylam głowę, rozpędzam się. Uderzenia nie słychać. Ściana ugina się lekko, a potem wraca na miejsce. Wypuśćcie mnie! Nigdy się na to nie zgodzę! Wypuśćcie! Jeszcze raz pochylam głowę, rozpędzam się. Uderzenia nie słychać, ściana ugina się lekko, jej powrót zwala mnie z nóg. Więc jeszcze raz, może za jakiś czas, zbieram siły i czuję na twarzy promienie słońca. Skąd się tu wzięły? Tak, drzwi mojej klatki są uchylone. Kto i kiedy mógł je otworzyć? Wyglądam na zewnątrz. Droga jest wolna i tylko jakoś trudno się ruszyć. Piosenkę taką, którą sobie napisałem na 42 urodziny i ponieważ gospodarz tego miejsca ją lubi, to liczę na to, że będzie mnie przez to jeszcze też lubił, że ją zaśpiewa. A to dzień taki jest zawsze ważny, tak. O gospodarza trzeba dbać. No staramy się. Dzięki komu, po co jestem, pytam, jak i kiedy, skąd i dokąd. Ile głupstw, ile niepotrzebnych słów, tyle pytań, ile nieprzespanych nocy. Ściga mnie i ucieka, czekać nie chcę, wciąż przyspieszę. Coraz częściej brak mi tchu. Więcej za mną, mniej
przede mną. Czasu coraz mniej, by pojąć, kto i o co tutaj gra. Gdy brak odwagi ciągle przeszkadza znaleźć się po właściwej stronie, to jedno wiem, że warto mieć nadzieję w prawdzie, że wyzwoli i mnie. Wciąż uwodzi łatwo tak. Szara maź cały czas obtula i znieczulaby w końcu zabić prawdy smak. Wczoraj znów dałem się oszukać i przegrałem wszystko, co z mozołem budowałem. Ile dni, tyle sił potrzeba mi na tę walkę, po upadku na powstanie. Od superwizji jest super schiza, nie moje życie, obcy sen. Fałszywe złoto zmieni się w popiół, gdy zdoła oczarować mnie. Gdy brak odwagi ciągle przeszkadza znaleźć się po właściwej stronie, to jedno wiem, że warto mieć nadzieję w prawdzie, że wyzwoli i mnie, i mnie. Która wydaje mi się jest ci znana, tekstowo przynajmniej, ale zmieniłem trochę tam akordy. Piosenka nosi tytuł, pozostając w tych, prawda, klimatach natury, zioła, powietrze, rzeka, łąka, las. I zioła. Ptaki niebieskie, którym trzeba się przypatrzeć, żeby wiedzieć jak żyć. Dziewczyny, jak jest las, łąka, tak, a dziewczyna? Dziewczyna tam też jest w tym wszystkim, tak. Piosenka nosi tytuł Przypatrzcie się ptakom niebieskim i liliom polnym. Nie widzisz jeszcze tych ptaków, proszę. Teraz już będziesz widział. Pracuję na tym. Tak, ale to chodzi tylko o struny głosowe, nie wiem co. No nie, no oczywiście. Okej. Okay. Cen. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale dobrze. Absolutna premiera. Thank you.
wieże wysoko, pośród traw łaskocze oko słońca blask. W dole rwie potok rozpędzonych aut, gdzieś pędzą po coś, wraz z nimi świat się rusza, a ja nie, zostaję w tyle. Wydziera się radosny ptak, nie martwi go, że nie ma praw. O nie. Najładniej się wystroił lili kwiat, nie musi pędzić tam, gdzie modny świat się rusza, a ja nie, zostaję w tyle. Dostrzegam, o co toczy się gra. Już wiem. Oto by w tobie widzieć lilii kwiat i drzeć radośnie dziób jak ptak. Świat się rusza, a ja nie, zostaję w tyle. Zostaje w tyle. Nie podobała mi się a ja nie. A ja nie. Taki był roboczy tytuł tej piosenki, może dlatego. Jan to jest jednak. Jan to jest niepoddające się żadnym przemijającym modom imię w Polsce popularne. Spróbuję znów kontynuować wątek, jeśli tylko odnajdę to, czego szukam. Dwa, trzy słowa, oka mgnienie, prawie niedostrzegalne spojrzenie, tamten uśmiech, jakiś gest, przelotny uścisk dłoni, nieprzegapiony znak, poezja istnienia każdego dnia. Przeczytam jeszcze takie coś. Będą teraz modlitwy szły. Pierwsza nosi tytuł A myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali, a my wciąż się spodziewamy nie tego, jakby czekając nie na ciebie. Ktoś w chaosie szuka zagubionego oka. Ktoś połyka bezsilne łzy, gdy kolorowe pastylki straciły swą czarodziejską moc. Jęk i zawodzenie tłumią odgłos twych kroków. Przechodzisz niezauważony, jakbyśmy wołali nie do ciebie. Czy sprawisz, byśmy zechcieli ciebie się spodziewać? Czy możesz, czy zechcesz, czy? Modlitwa ślepca. Żebym przejrzał. Wszędzie i nigdzie. Wszystko i nic. Wszystko we wszystkim. W nieskończoności
dostrzec i objąć, by dotknąć i wyrzec skończoność kształtów, zapachów i barw, smaków i gestów, pojęć i słów. Więc w moich oczach tyle światła, co w sercu wiary, że mogę zobaczyć. Teraz przenosimy się z tych gór, pól, łąk do świata miasta, do miejskiego labiryntu, do miejskiej dżungli, w której...